Pani Marszałek, Pani Premier, Wysoka Izbo. Wszystkim nam zależy, aby górnictwo było stabilne i konkurencyjne wobec innych branż naszego przemysłu. Posłowie Platformy Obywatelskiej oburzają się, gdy mówimy, że w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa mówimy o likwidacji. Mówi się o wygaszaniu. Więc mam pytanie do Pani Premier. Czy wygaszanie to jest tak bliżej likwidacji, czy wygaszanie to jest może budowa nowych kopalń i inwestycje w górnictwo? Dzisiaj mamy trudną sytuację również w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, o czym mówili już przedmówcy. Rzeczywiście, potwierdzam, pan prezes wypowiedział bez dialogu społecznego układ zbiorowy. W Jastrzębskiej Spółce mamy zupełnie inną sytuację. Tam jest węgiel koksujący i tam są zupełnie inne ceny węgla. Tam problem polega na tym, że dzisiaj kopalnie Jastrzębskiej Spółki nie federują węgla, czyli te kopalnie nie wydobywają węgla. I pani premier, czyja to jest wina? Czy to jest wina górników, związkowców, czy może jest to wina zarządu i rządu? Dziękuję. Bardzo dziękuję.